Witam wszystkich serdecznie, jak obiecałem jakiś czas temu. Hodowla odwraca, tym razem jest to nowy sezon, nowa próba, nowa królowa, nowa kolonia. Zobaczycie zaraz, co się działo. Oczywiście ten film widzicie w opóźnieniu, ponieważ całą hodowlę os zaczęła się już na początku czerwca, a teraz jest sierpień, więc widzicie to już 2 miesiące po tym, jak to wszystko się dzieje. A osy mają się dobrze. Chyba ta hodowla jest dużo lepsza i fajniejsza od tej poprzedniej, ale wiadomo, że ta pierwsza zawsze ciężej i gorzej wychodzi, bo jeszcze nie mamy takiego doświadczenia, a myślę, że tym razem jest to dużo, dużo fajniejsza kolonia i dużo większa przede wszystkim. Zresztą zaraz to zobaczycie i już możecie zobaczyć, że z tyłu za mną właśnie jest pojemnik z osami. Tym razem to nie ja złapałem królową, a mój znajomy Konrad i bez niego drugi sezon by się nie odbył, dlatego bardzo mu dziękuję. Królową z gniazdem złapał do słoika. Możecie zauważyć, że gniazdo jest już dość bardzo rozwinięte i za niedługo powinny się wykluć kolejne robotnice, kolejne osy. Tak więc przygotowuję pojemnik dla os. Jest to ten sam pojemnik, który był w poprzednim sezonie, tym razem inaczej go trochę urządzimy, żeby był bardziej estetyczny, trochę więcej elementów. Będzie zawierał, ale też nie będzie zabierał osom przestrzeni do latania. Na początku dodaję tubę korkową w fajnym kształcie, z jakimiś chami, porostami. Oraz obok dodaję suchy mech poduszkowy, który również bardzo fajnie wygląda. W dalszym ciągu jest zielony, pomimo tego, że wysechł. A dodatkowo układam jako źdźbła trawy włókno kokosowe. I to jest wszystko, jeśli chodzi o wystrój. Jest dość skromny, ale myślę, że estetyczny. A osy przynajmniej mają elementy do poruszania się, ale też dużo miejsca do latania. Oczywiście zostawiłem również stare gniazdo, ponieważ osy mogą go wykorzystać i właśnie obok tego starego gniazda umieścimy nowe gniazdo. A tak wygląda nowe gniazdo. Jest zdecydowanie pełniejsze od poprzedniego w poprzednim sezonie, którego złapałem. Przymocowuję go tak samo klejem na gorąco. Jest to dość proste, szybkie i wtedy mam pewność, że larwom w środku oraz jajkom nic się nie stanie. Tak jak mówiłem, umieszczam go blisko starego gniazda, żeby osy wykorzystywały oba, jak tylko będą chciały. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda obecny stan gniazda. Jest pełno larw, są już pozamykane komory, w których przeobrażają się larwy w dorosłe osy. Dodatkowo jeszcze w poprzednim sezonie znalazłem stare gniazdo, dość duże. Postanowiłem również go umieścić w środku, może również go wykorzystają. No i czas wpuścić królową. Wkładam słoik z naszą osą. No i czekam, aż wyleci i poleci do gniazda. Zajęło jej to bardzo mało czasu, szybko znalazła gniazdo i od razu zaczęła zajmować się swoim potomstwem. I tak rozpoczęła się nowa hodowla os. Zauważyłem, że królowa interesuje się również starym gniazdem, zagląda do środka komór. Coś przy nim majstruje, więc myślę, że to jest dobry pomysł, aby właśnie zostawić takie gniazdo, bo osy po prostu sobie je wykorzystają. Na filmie widzicie, jak zagląda do każdej z komór, przegląda je, bada.
Kolejnego dnia pierwsza nowa osa wykluwa się i nasz rój się powiększa. Oczywiście otrzymały ode mnie pokarm w postaci miodu. I już we dwie będą opiekować się potomstwem. Kolejnego dnia os było już 5. W jedną noc i poranek wykluły się aż 3 osy. Więc część os zaczęła się poruszać aktywniej po osarium. Zaczęły sobie latać i badać teren. Muszę przyznać, że ten rój os jest zdecydowanie bardziej aktywny od poprzedniego. Tamten rój osiągnął maksymalnie 7 osobników, ten natomiast w tym momencie ma już 6. I jak możecie zauważyć, większość os siedzi w gnieździe, tylko dwie badają teren i latają w poszukiwaniu pożywienia. Oczywiście, tak jak w poprzednim sezonie, dokarmiam je miodem oraz owadami. Owady są przeznaczone oczywiście dla larw. Tu możecie zobaczyć, jak osy latają. Część z nich, można powiedzieć, że dopiero się uczy, jest bardzo niezdarna, ponieważ jeszcze niedawno były larwami, a już teraz są przeobrażone w dorosłe osobniki. Kolonia się powiększa aż do 8 osobników i tak zaczyna się nowa era. No to co, zaczęliśmy nowy sezon os. Mam nadzieję, że bardzo fajnie się rozwiną jeszcze bardziej niż w tym momencie są rozwinięte i będę mógł wam pokazać nowe wydarzenia z ich życia oraz update, jak to wszystko wygląda po czasie i co się stanie na koniec sezonu, czy będzie to taki sam finał jak ostatnio. A jak nie widzieliście w ogóle tego finału, no to zapraszam was na playlistę, na której możecie zobaczyć właśnie całą hodowlę os poprzednią. A ja z wami się żegnam, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, cześć!